Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę wam przepis na przepyszną sałatkę domową, błyskawiczną, idealną na imieniny, urodziny, imprezę, kolację, czy dodatek do obiadu. Możecie też użyć takiej sałatki również jako dodatek do grilla, także opcji, jak sami widzicie, jest niezmiernie dużo. Kilka prostych składników, nie ma tutaj nic nadzwyczajnego, drogiego, czegoś, czego nie macie już teraz w lodówce. Chcę właśnie w moich przepisach, w większości moich przepisów przekazywać takie dania, które możecie zrobić właśnie już teraz bez wychodzenia do sklepu po jakieś wykwintne składniki. Ale jeżeli również jesteście fanami bardziej wykwintnego jedzenia, jakiegoś wymyślnego, również znajdziecie takie przepisy. Także koniecznie subskrybujcie mój kanał, lajkujcie i dajcie znać w sekcji komentarzy, jakie i domowe przepisy byście chcieli zobaczyć, i takie bardziej wykwintne, restauracyjne. Bardzo chętnie dla was takie przygotuję. A teraz już nie przedłużając, zapraszam was na mojego Facebooka, Instagrama. Linki znajdują się w opisie. Lista składników do tego przepisu również jest w opisie. A tymczasem już zabierajmy się do roboty. Sałatka, moi drodzy, jest bardzo prosta. Będę potrzebować trzech jajek gotowanych na twardo. Oczywiście są już ostudzone, obrane ze skorupki. I teraz kroję je tylko na mniejsze kawałki. Możecie zetrzeć również jajka na tarce, możecie posiekać, czy to w kostkę, czy takie paseczki, tak jak ja to teraz czynię. Nie ma to żadnego znaczenia. Jeżeli zetrzecie na tarce, moi drodzy, sałatka będzie miała raczej taką konsystencję pasty kanapkowej. Też jest to fajna opcja. Lepiej będzie wam się smarować takim czymś, na przykład kanapki, gorące tosty. Także tak to wygląda. Pokrojone jajko trafia do miski, gdzie będziemy mieszali naszą całą sałatkę. Przechodzimy do kolejnego składnika, mianowicie cebula. Cebula biała. Może być też cebula czerwona. Potrzebować będę jedną średniej wielkości cebulkę. Oczywiście siekam ją bardzo drobno, czyli jak widzicie, najpierw takie piórka, następnie okręcam i drobna kosteczka. O właśnie. Cebula również trafia od razu do miski. Jest to bardzo szybka, prosta i bardzo pyszna sałatka. Kilka składników, a jesteście w stanie naprawdę wyczarować coś przepysznego. Kolejnym składnikiem będzie papryka, obojętnie już jaka. Może być czerwona, może być żółta, może być zielona. Taka, jaką macie, jaką może akurat trafiliście sobie w promocji. Filetuję ją, nie zużyję jej w całości, no te trzy jajka. Około połowy takiej papryki tutaj będę potrzebował. Pamiętajcie, że listę składników znajdziecie w opisie. Wystarczy rozwinąć opis. Tam będzie właśnie każdy składnik rozpisany po to, żeby było łatwiej, będąc w sklepie, zakupić wszystkie niezbędne produkty. Także jak widzicie, najpierw takie fileciki z papryki kroję w paski, a następnie w kosteczkę około tak pół centymetra na pół centymetra. Uważajcie, jeżeli nie macie ostrego noża, krojąc tak jak ja teraz od skóry, jeżeli nóż nie jest ostry, bardzo często może wam on się wyślizgnąć, no i zrobić jakąś nieprzyjemność. Także albo uważajcie dosyć mocno, albo miejcie po prostu bardzo ostry nóż. Papryka pokrojona trafia do miski. Kolorystycznie już teraz to troszkę lepiej wygląda. Teraz jeszcze czerwień od pomidora. Jeden pomidor tutaj dosyć dojrzały, najlepiej taki polny. Za chwilę będzie sezon na pomidory polne. Wykrawam tutaj szypułkę, tak żeby nie przeszkadzała w jedzeniu. I również kosteczka analogicznie do papryki, około pół centymetra na pół centymetra. Żeby nadać jeszcze trochę bardziej kolorytu oraz podkręcić smaku, nie może zabraknąć tutaj ziół, takich jak na przykład szczypiorek, może być też koperek świeży. Oczywiście, jeżeli
takowy lubicie i posiadacie. Pamiętajcie, że szczypiorek należy do tych ziół, to często bardzo mówię na moich odcinkach, należy do tych ziół, które należy pociąć albo bardzo grubo, albo bardzo drobno posiekać, żeby on smakował jak najlepiej. Takie pośrednie kawałki nie są zbyt smaczne. Ja tutaj bardzo drobno posiekam taki solidny pęczek szczypiorków. Dosyć dużo tego szczypioru, jak widzicie, jest. On właśnie tutaj podkręci wszystkie smaki na dalekiej, nawet takiej pikanterii, można powiedzieć. I podkręci smak cebuli oraz dosyć jałowego przecież jajka. Kolejno potrzebować będziemy ogórki. Ogórki tegoroczne, jeszcze takie można powiedzieć małosolne, kilkudniowe, dwie sztuki wyciągamy ze słoika. Przepięknie pachną koprem, są twarde. Takie właśnie ogórki powinny być. Jeżeli chcecie przepis na ogórki kiszone, również znajdziecie je na moim kanale. Znajdziecie takie tradycyjne, jak również do przygotowania bardzo błyskawicznie na sucho, czyli w worku z przyprawami, nie, bez dodatku wody. Jeżeli takich jeszcze nie robiliście, koniecznie odwiedźcie mój profil i tam poszukajcie tychże ogórków. Mam nadzieję, że Was przepis zaskoczy. Następnie, moi drodzy, ser. W moim przypadku jest to ser edamski. Może być Gouda, Emmentaler, Cheddar. Jaki lubicie, ma być to Wasz po prostu ulubiony ser, bądź taki, jaki akurat posiadacie na stanie. Ja tutaj nie używam tarki. Chcę to zrobić wszystko nożem. Nie lubię brudzić kilku rzeczy w kuchni. Dobry nóż w zupełności tutaj wystarczy w kuchni. Także siekam takie dosyć cieniutkie plastereczki. Deskę już odkładam, nóż również, nie będą nam one potrzebne. Do tego śmietana naturalna 12%, czyli kwaśna. Ja tutaj chcę już nie robić bardziej tłustej tej sałatki. Przecież mamy dosyć sporo sera, żółtka. Żółtka przecież to sam tłuszcz, można powiedzieć. Także kalorii wystarczy. Także nie dodaję majonezu. Jeżeli Wy jednak lubicie majonez, nie możecie się bez niego oprzeć. Także to w takim razie możecie oczywiście dodać kilka łyżek majonezu zamiast śmietany. Do tego dwie takie solidne łyżki stołowe, moi drodzy, musztardy stołowej. I ten wypełniacz, o którym mówiłem, mianowicie fasola czerwona. Połowa puszki tutaj w zupełności wystarczy. Do tego od razu przyprawy. Przyprawy najprostsze, najzwyklejsze, standardowe, czyli pieprz czarny, świeżo mielony. I oczywiście sól, szczypta soli tutaj również musi się znaleźć. Całość teraz mieszamy i w zasadzie sałatka jest, moi drodzy, gotowa. Przepyszna sałatka, bardzo prosta, banalna w przygotowaniu, ale też pełna aromatów, jest ona pyszna. I wykładamy kilka łyżek, w zupełności myślę wystarczy na jedną porcję. Taka sałatka jest idealna na imprezę, na jakieś imieniny, urodziny. Jak Was zaskoczą goście, sami widzicie, że większość składników, jak nie wszystkie, macie już teraz na pewno w lodówce. Nie ma tu żadnej filozofii, nie ma tutaj wykwintnych składników, jest prosto, swojsko, po domowemu i o to właśnie chodzi. Szybki przepis, który powinien zasmakować większości z Was. Także tak to wygląda, moi drodzy, okiem kamery. Ja lecę zajadać. Życzę Wam smacznego, wszystkiego dobrego i pamiętajcie, tylko łapce w górę. Niesamowicie mi może to pomóc, a Was oczywiście to nic nie kosztuje. Będę bardzo zadowolony, jeżeli pod filmem osiągniemy ilość 500 łapek. Także trzymam za to kciuki i teraz już nie przedłużając, kończę odcinek. Do zobaczenia już za kilka dni.